Siemanko, moi drodzy! Dzisiaj będziemy robić kolejny odcinek z TikTokami. Tym razem TikToki będą trochę inne niż ostatnio. Ostatnio mieliśmy imprezowe. Dzisiaj będziemy zajmować się takimi bardziej artystycznymi. A konkretnie chodzi mi o sposób malowania obrazów. Na TikToku być może wiele z Was kojarzy, jak załóżmy ktoś puszczał na jakimś sznurku wiaderko, które wylewało farbę i w ogóle. I dzisiaj będziemy odwzorowywali trzy z moich wybranych TikToków. Być może cztery, zobaczymy. Ja przygotowałam kilka podkładów. Moi rodzice to inaczej nazywają, bo ja zawsze mówiłam, że to są płótna, ale to są takie, no nie oryginalne płótna, że tak powiem, bo płótna powinny być materiałowe z tego, co kojarzę. A to są gotowe jakieś board, coś tam, albo na odwrót. Jeden z podkładów już pomalowałam, o nie, tu się ubrudził. Pomalowałam na czarno, malowałam to dzisiaj w nocy. W ogóle jest u nas strasznie gorąco, przepraszam, ale mamy jakieś 32 stopnie, a ja jeszcze w dresie i w ogóle, dobra. Jeden podkład przygotowałam do wybranego TikToka, ale na razie Wam go nie zdradzę. Za to mam przygotowane tutaj takie urządzenie. Nie, jak to się nazywa? To jest Pan Mateusz, który będzie dzisiaj ze mną, będzie mi towarzyszył. Jest strasznie gorąco. I tutaj Wam się wyświetla TikTok, albo w zasadzie dwa TikToki Wam się tutaj wyświetlają. Jeden taki na większą skalę, że tak powiem, taki, który robi mocne wrażenie. Kiedy widzicie go, to mówicie wow. A tutaj taki mniejszy, takie wszystko pomniejszone. I właśnie w ten sposób będziemy działać. Tutaj mam przygotowany kubeczek, który jest zawieszony na jakiejś żyłce. I w kubeczku są wypalone dziurki, w sensie zrobione dziurki, żeby można było tutaj nalać farby, która będzie się po prostu wylewała. I my ten kubeczek w ten sposób puścimy, albo w jakiś ten sposób, i on na naszym płótnie namaluje jakiś śliczny wzorek. No właśnie, będziemy to rozmawiać z wodą. Mama mi powiedziała, że farbę, bo ponieważ ja kupiłam kilka farb akrylowych i kilka farb takich stricte do ścian, mama mi powiedziała, że taką farbę można rozrobić z wodą. Mamo, ufam ci. O, przy okazji, moi kochani, chciałem Wam powiedzieć, że nastrój, jaki Pan nosi, są opaski mojej dziewczyny. Powiedziała, że jak zrobię promo duże, to odda mi 20% zysku, więc wbijajcie, nic kupujcie. Mi o tym nie wiadomo, nic mi o tym nie wiadomo. Zaraz umowę w nocy. Ja jestem tą osobą, która jest mega zmęczona, nie ma siły, a stoi obok i opowiada cięte żarty. Chciałam ubranka, które mogę ubrudzić, dresy, które mi się zafarbowały w praniu. W sensie nie to na szaro, tylko gdzieś tam, gdzie niegdzie na różowo. I wsadź ten od dołu tego, żeby się nic nie wylewało. I co? Wlewam i ty to puścisz? Ale tak naokoło. Wydaje mi się, że jest odpowiednia konsystencja. Dobra. No. Puszczaj. W sumie tego nie przemyśleliśmy. Ja myślałem, że to jest git, nie? Podniosę to może teraz i przytrzymam tą żyłkę u góry. Może coś z tego jeszcze będzie. Dobra, chyba za grubo to leci. Są za grube dziurki. Powinny być wykałaczkami zrobione. Myślałam, że będą spoko. Pierwszy fejs zakończony. Git. Dla mnie zajebiście. Takie rzeczy muszą się wydarzyć na filmie, nie? Mamy jeszcze jedno płótno, które możemy do tego wykorzystać. No ale to na razie ten cały ten mechanizm jest do wyrzucenia. Czemu mechanizm jest do wyrzucenia? Sznurek mamy słaby, wziąłam żyłkę, która się rozciąga. Nie wpadłam w ogóle na to. Są za duże dziurki. Myślałam, że jak wyjdą nam ładne obrazy, to zrobię rozdanie na Instagramie i Wam powysyłam, ale póki co to wyszło coś takiego, więc nie wiem, czy ktokolwiek byłby zainteresowany. Ja kupię. Za złoty 50. Za złoty 50 nie ma problemu. Dobrze. Trzymaj. Szybko trzymaj. Szybko trzymam. Szybko, tak szybko trzymam. No bo nie mamy czasu. Tak, strasznie szybko. To. Widzicie, jak dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, to wlewam to od razu i od razu to puszczę. Mam nadzieję, że nie ucieknie mi cała farba w tym czasie. Tylko jeden kolor? No nie, mam dużo kolorów, ale ten będzie fajny taki. Jeden raz będzie po prostu czarny? Co? Tak. Ej, dobra, może wsadzę brudny kubek w to, co? Dobra. Podziwiam wszystkich artystów, malarzy i osoby, które to robią za to, że są rozgarnięci i nic nie brudzą. Wiem, że ktoś będzie topi robił. To będzie po boku. To już chyba odpuszczam. Ale to też fajnie wygląda. Ale według mnie ładnie to wygląda. No nie jest złe. Mogę zrobić to samo, biorąc farbę i chlapiąc rękami. Nie wyszło to, co chcieliśmy, żeby wyszło. Ale nie wygląda to źle. No, metoda TikTokowa się nie udała. Źle ją zrobiłaś. Tak, źle ją zrobiłam. Ale mówię ci, Mati, że ludzie mieli po bokach dziurki. Skarbie. Mieli dziurki po bokach. Na kilku TikTokach to widziałam. Tylko, że farba musiała być pewnie bardziej płynna. No. Ale przy pierwszej turze było dobrze. Tylko, że po prostu były za duże dziurki i za dużo zostało wlane. Już zepsułam, obracając to w bok, bo spłynęło. Trudno, zostawiamy, jest git. Mam przygotowanego kolejnego TikToka i wydaje mi się, że może być się równie ciężko. Póki co, z tego co widzę. Do tego będzie nam potrzebna, nie skarpetki, a wiertarka. Mój tata mi przygotował taki patencik, takie coś z tyłu obrazu. I do tego będziemy wiertarkę przyczepiać
i powiedział, że wkrętarką byłoby to lepiej zrobić, ale wkrętarkę ma na działce, to jakoś dam radę. I dobrze, że mam zrobiony już tutaj ten drugi patencik ochraniający folią, ponieważ najprawdopodobniej będziemy trochę chlapać. Ja mam tutaj przygotowane mnóstwo farbek w różnych kolorkach, takich malutkich, bo pokupowałam po prostu testery do malowania ścian. Je też troszkę rozcieńczymy wodą, żeby były bardziej płynne. I wy widzicie w tym momencie TikToka, którego będziemy odwzorowywać. Mam nadzieję, że to się chociaż uda. Mati, dawaj. Mam przygotowane dwa płótna z takim dzyndzlem. I patrzcie, jak kliknę to... Najpierw zrobimy tak, że oblejemy farbami tutaj naokoło. Następnie damy je szybko tu i robimy tak. I kręcimy. I powinniśmy... Co chcemy zaoblać, tak? Tak, tak jak chcemy zaoblać. No i siema. Czuję się jak taki bobas. Ja jak byłam młodsza, to uwielbiałam takie rzeczy robić i właśnie tak się w tym momencie czuję. Wydaje mi się, że wypadałoby je troszkę rozcieńczyć, żeby po prostu fajniej się to rozlewało. Nie jakoś bardzo dużo, bo one i tak są dość płynne. Ale ładny kolor. Śliczne są te kolory. Ale właśnie tego wzięłam w sumie z... myśląc, że zrobimy to na czarnym. Będziemy robić kolejnego. Ale możliwe, że fajnie wyjdzie też na koniec. Dobra, nie można też przesadzić... Nie można przesadzić też. Z płynnością. Ej, ale każda pachnie inaczej. Tak? A właśnie ta czarna, którą malowałam w nocy, serio, każda ślicznie pachniała. Dobra, jeżeli to wyjdzie, to zrobię rozdanie na Instagramie. Płótno trzeba oblać naokoło tutaj kolorkami. Trzeba je jakoś dziwnie wymieszać. To... No. Dobra, robimy to. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, ale sprawdzimy. Musi mocno. Namalowało się coś? Mhm. O lol! Udało się! A to tak miało wyglądać? Tak, tak to miało wyglądać. Co prawda trochę... Popatrz, tutaj daliśmy trochę mniej, moglibyśmy jeszcze dodać trochę koloru, ale według mnie wygląda to kozacko i ja bym tego już nie poprawiała. No, ale w ogóle nie ma różowego. No nie ma różowego. Nie ma różowego, w ogóle zniknę. No bo pewnie ten fioletowy go przebił. No możemy dać na przykład tutaj trochę do środka i jeszcze raz zakręcić. No! Było ładniejsze. Było ładniejsze. Było ładniejsze, niebieski fioletowy ładnie wygląda. Co? Niebieski fioletowy po prostu ładnie wyglądał. Te różowe dwa są gówniane. No to możemy dodać trochę brzydki, tego... Ten jest brzydki, ten też jest brzydki. Możemy dać tutaj jeszcze trochę niebieskiego. Może to coś... będzie coraz grubsze, nie? Może to coś... Ale może to coś uratuje sytuację. No trzeba było już tego nie dodawać. Skręciło się? O nie! Czy naprawdę dzisiaj wszystko musi być failem? Ej, a to było już tak śliczne. Dobra, ale mamy jeszcze jedno. Do zrobienia tą metodą, musi się to udać. Tego też wam nie wyślę. Mam nadzieję, że wyjdzie. Kwestia tylko tego, że mi to po prostu nie spadło. Tym razem ty tym kręcisz, dobra? Podejście numer dwa. Dobra. No. Jestem cały brudny. No i co myślisz? Trzymaj. Powiem tak, wyszło to, co miało wyjść, mogliśmy dać trochę więcej kolorów, bo... No, rozpadły się po prostu całe na boki i środek został biały. Mi się bardziej tamte kolory podobały jednak. Ale nie jest źle. Wyszło to, co miało wyjść. Tamte kolory były ładniejsze, co? No, niebieski z fioletowym ładnie wygląda. No, ślicznie wyglądały. Ale tak czy siak, możemy tego TikToka nazwać tak, wiesz... Tak, jak to się mówi? No, uznaj za zaliczonego, udanego. Żyło, no, tak, że ta metoda działa. Tam, to, że się tylko nie udało, to można to zrobić trochę lepiej, bo zrobiliśmy to też jakoś nie... W sensie, mogliśmy to zrobić ładniej. Mogliśmy, no. Nie kapać tego sobą, mam wrażenie, że to też ma trochę znaczenie. Tamte kolory mimo wszystko mi się bardziej podobały i to, że tam to się nie udało, to tylko i wyłącznie... moja wina, że mi to spadło. Jeżeli będziecie chcieli ten obraz, to możecie napisać w komentarzach, to może ktoś z was go dostanie. Na Instagramie najwyżej. Kolejny TikTok. Będziemy malować częściami ciała. Jest teraz taki trend na TikToku, ludzie odciskają różne części ciała, jakieś stópki, pupki i różne inne rzeczy. I malują. No i tyle. Jaki by pan chciał kolor stópki? Kolorowy. O, fioletowy palo. Brudny palo. W ten sposób. I teraz wałeczkiem. Dawaj, stupsko. No. Fajne. Ja chyba sobie pomaluję dłoń. A jeżeli wam się podoba taki odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale, żeby ze wszystkim być na bieżąco. A może zrobimy jeszcze kolejne odcinki z TikTokami, bo mam jeszcze sporo pomysłów. Za każdym razem będę się chwytać jakiejś innej tematyki. No i no. Tak. Fajna, no. Ale śliczny niebieski. Proszę państwa, malujemy grzyby. Grzyby. Grzyby.
Nacisnąłem właśnie dwie stopy, do których mi się przykleił papier. Dłoń na przykład? Szkoda, że nie ma pateca, bo on by dupę odcisnął. Ej, ale serio kozackie można stworzyć w ten sposób obrazy. Widziałam, że ludzie jeszcze często poprawiali te odciski, żeby to było takie wyraźniejsze i żeby wyglądało ładniej. I dość klimatyczne obrazy można w ten sposób zrobić. Dobra. Bardzo możliwe, że to nam wyjdzie. Tak. O nie, widzę tu pochlapane. No taka łapka. A wydawało mi się, że dałam wystarczająco farby na moją dłoń. Okazało się, że chyba trochę za mało albo zbyt delikatnie odbiłam. A jeżeli ktoś z was zna się na tych wszystkich metodach, które, na tych technikach, które dzisiaj robimy, to możecie dać znać. Możemy wydaje mi się, że to są takie tiktokowe techniki raczej, nie? Ale popatrz, na przykład to chlapanie, może są ludzie, którzy się w tym specjalizują, tak jak ten facet właśnie, od którego jednego tiktoka wziąłam. Więc jeżeli macie jakieś protipy albo lifehacki, to możecie dać znać. Chyba dłoń się po prostu delikatniej odbijają. Czy ten obraz też będzie fejlem? A czemu ma być fejlem? Mogliśmy same stopy zostawić. Stopy wyglądały fajnie. Dobra, młoda, muszę iść niestety. Dobra, to pa. Bo mam przerąbane. Patrz, jakie kurwa wyglądam. A, tam narzekasz. Ja. Nie chcę pokazywać grzybu do kamery, ale ja chyba też odbiję. Trochę pomieszałam fioletowe z tym różowym pudrowym, ale jest git. To też fajnie wygląda, bo te kolorki do siebie pasują. O, to wyszło bardzo ładnie. Jak ja byłam młodsza, to jak byłam kiedyś z rodzicami nad morzem, to razem z całą rodzinką odbiliśmy na piasku swoje stopy. Po prostu jak była mokra woda, w sensie mokra woda, co ja właśnie powiedziałam. Przy morzu był mokry piasek i tam wszyscy odbiliśmy stopy. Rodzice zrobili fotkę i przez kolejne lata wisiała u nas w łazience. I tak samo jak byłam bardzo malutka, nie wiem, myślę, że miałam kilka miesięcy, to rodzice właśnie też ubrudzili mi stopy farbą i zrobili odcisk moich stóp też w formie takiego obrazka, który do dziś chyba wisi u mnie na działce. Jakie chude łapsko. Dobra, jest git, koniec. Obraz uważam za skończony. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście do końca i mam nadzieję, że wam się podobało. Tak czy siak, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę i suba i też podajcie do mnie na Instagrama. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem.